Dzień dobry wszystkim i bardzo serdecznie witam Gliwice, a w Gliwicach Artura Wójtowicza. Witaj, Arturze. Witam serdecznie. Witam was również, drodzy widzowie. Słuchajcie, wiem, że powstała taka grupa wielbicieli, czy też słuchaczy Artura Wójtowicza na moim kanale, z czego się bardzo cieszę. Piszecie do mnie listy. Ostatni film, który zrobiliśmy o więzieniach, o tym, jaka jest sytuacja i jakie są tradycje, zwyczaje i tak dalej, i tak dalej, wzbudził duże zainteresowanie i dostałem też nawet maila o facecie, który potwierdził, że od faceta, który potwierdził, że tak, tak, byłem tam jakby z drugiej strony i potwierdzam, że to wszystko prawda. Ludzie to lubią, bo no, przekazałeś to w formie żartobliwej, takiej prawdziwej, ale żartobliwej jednocześnie. No a przed nami kolejny film, będzie jutro opublikowany. My nagrywamy w piątek, a w sobotę będzie kolejny odcinek o Gryp Serce. Dzisiaj jednak, Arturze, postanowiliśmy porozmawiać o zupełnie innych kartach zapomnianej historii, kartach historii Kościoła. Być może cię, Zygi, troszeczkę zaskoczę, a może nie zaskoczę. Nie po raz pierwszy. Nie wiem, ale przygotowując się do tego tematu dotyczącego zapomnianych kart Kościoła albo historii Kościoła, starałem się znaleźć jakieś wiarygodne źródła. I na przykład jednym z takich źródeł jest moja książka, przykładowo, Zapomniane karty historii. Prawda? O, widzisz, to mnie zaskoczyłeś, bo ja nie wiedziałem, że taką książkę napisałeś. Ja jestem autorem ponad 20 książek, niektóre są naukowe, także troszeczkę tam gdzieś na baz groliłem, ale to jest publikacja Zapomniane karty historii, tutaj jest masa tematów poruszonych. Ja w ogóle też mam taką do was gorącą prośbę, bo być może są jakieś fakty, które też byście chcieli, żeby omówić albo żeby przybliżyć, prawda? To w komentarzach wrzucajcie takie tematy. Na pewno, jeżeli będziemy wracać do tych tematów zapomnianych kart historii Kościoła, to na pewno będę starał się jakoś je umówić. Tutaj akurat dałem dedykację do tej książki taką ciekawą dosyć, bo jak ją wydawałem w roku 2011, to napisałem coś takiego. Wszystkim wątpiącym w wiarę, wszystkim nierozumiejącym znaczenia słowa Kościół, wszystkim, którym zależy na wygraniu własnego życia, dedykuję. Prawda? Jest to dosyć ciekawa taka dedykacja, bo ona pokazuje, można by powiedzieć, brudy Kościoła, tak? Ale jednocześnie pokazuje sytuację, że pomimo tych wszystkich brudów różnej maści, Kościół dalej funkcjonuje. Kościół dalej jest, chociaż są takie rzeczy, że niektórym się w ogóle nie śniło, więc jak będziemy sobie te tematy omawiać, na pewno będziemy mówić o synodzie zbójeckim, przynajmniej dzisiaj chciałem o tym zacząć, troszeczkę o papieżach Sylwestrach, troszeczkę o synodzie trupim na przykład, który też był bardzo ciekawy, czy też papieżyca Joanna, czy też papież Celestyn V, który jako jedyny w historii abdykował, dopiero po nim Benedykt XVI abdykował. Ogólnie porozmawiamy sobie w tych naszych spotkaniach o papieżu, który był piratem na przykład, a ze swoich rzezimieszków zrobił przykładowo kardynałów, bo też i taka historia była troszeczkę, czy też na przykład Aleksander VI Rodrigo de Borgia, który miał 6 synów, 1 córkę, wszystkich zrobił kardynałami, natomiast córkę zrobił księżną, prawda? Między innymi. No, Sacco di Roma, troszeczkę o inkwizycji, tych tematów jest naprawdę masa, bardzo ciekawy. Od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od synodu trupiego, nie od synodu trupiego, tylko od synodu zbójeckiego. Bo starałbym się te wszystkie tematy omawiać tak, jak szła historia Kościoła. Tak jak mówię, jeżeli coś znajdziecie, co chcecie, żeby wam przybliżyć, to w komentarzach oczywiście wsadzajcie. O ile wiesz, słyszałem o synodzie trupim, to o synodzie zbójeckim nie słyszałem, więc ja się w tej chwili zamieniam w słuch. No, postarajmy się przenieść w takie czasy pierwotne, czasy monofizytyzmu. W ogóle wtedy rządziła taka herezja, która nazywała się monofizytyzm. Mono, pojedyncze, fizyt, czyli natura, prawda? Czyli istniała taka herezja i była pewna osoba, która twierdziła, że Jezus Chrystus ogólnie posiada jedną tylko i wyłącznie naturę. Być może miał tą naturę boską, ale kiedy się urodził jako człowiek, to ta natura boska została zamieniona w naturę ludzką. No i chodził sobie po ziemi i takie herezje tego typu głosił, bo tak naprawdę po dziś dzień, powiem szczerze, Zygi, to niektórzy na płaszczyźnie dogmatycznej zaczęliby
dyskutować, a kim tak naprawdę był Jezus Chrystus. No on był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, czy może skoro był Bogiem i człowiekiem, no to nie wiem, 50% Boga, 50% człowieka, no jak to w ogóle wyglądało z nim, czy to był jakiś monstrum, czy to był... A poza tym na koniec kończy się tym, że idziemy do kościoła w okresie Bożego Narodzenia i zaczynamy śpiewać kolędę, ty łączysz w jednej osobie dwie natury różne sobie, prawda? No, tak to jest, prawda? Ogólnie. No i ogólnie Kościół bierze, wyznaje zasadę, że Jezus Chrystus był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. No ale w pierwotnych wiekach, w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa bardzo duże dyskusje na ten temat były, więc na terenach dzisiejszej Turcji moglibyśmy spotkać takiego człowieka, który się nazywał Eutyches. To był taki opat, który był opatem klasztorów w Konstantynopolu i w tym jego opactwie żyło sobie 300 mnichów, on miał nad nimi władzę. On troszeczkę, tak bym powiedział, zradykalizował tą formułę dotyczącą tej jednej natury Jezusa Chrystusa, bo on tak jak mówi, on twierdził, że okej, być może Jezus Chrystus wcześniej był Bogiem, ale w momencie, kiedy zszedł na ziemię, urodził się jako człowiek, tracił boskość. Ta natura boska przemieniła się w naturę ludzką. No i tutaj zaczął się pewien troszeczkę zgrzyt. No ale jak to w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa było, no to po stronie Eutychesa stanął jego w sumie następca, Cyryl. On był patriarchą Dioskurem, Cyryl z Aleksandrii, prawda? W ogóle wtedy to istniały dwa takie obozy, bo jeden opierał się na takiej stolicy jak Aleksandria, a drugi na takiej stolicy jak Konstantynopol, a Rzym to jeszcze druga sprawa. Więc ten Dioskur z Aleksandrii go po prostu poparł, natomiast jego takim największym przeciwnikiem ogólnie był niejaki patriarcha Flawian z Konstantynopola. No i on doprowadził między innymi do tego, że na Eutychesa rzucono ekskomunikę, a rzucił go tak naprawdę, czyli wyklął go z kościoła synod w Konstantynopolu w roku 448. W ogóle Flawian żądał od Eutychesa, żeby ten się nawrócił i żeby po prostu stwierdził, że Jezus Chrystus posiadał dwie natury, jedną boską, drugą ludzką. Oczywiście z Konstantynopola po tej decyzji Eutyches odwołał się do innych znaczących stolic biskupi i tak naprawdę, delikatnie mówiąc, zaczął robić taki ostry dym. Pamiętajmy o tym, że 20 lat wcześniej w Efezie również był Sobór Powszechny, więc ten układ zaczął się robić, ten układ sił zaczął się troszeczkę robić do tego układu sprzed 20 lat, czyli reprezentantami była Aleksandria, reprezentantem drugim był Konstantynopol, no i oni zaczęli sobie rywalizować pod względem właśnie teologii. No ale w przeciwieństwie do tej sytuacji... Przepraszam cię, że ci wejdę w słowo, ale czy Rzym wtedy nie miał jakiegoś wpływu większego na te... Rzym miał wpływ, bo oczywiście w Rzymie był papież, ale pamiętajmy, że pierwsze sobory wcale nie papież zwoływał, tylko cesarz. Okej. To jest dobre wyjaśnienie, tak. Tak, dopiero późniejsze sobory zwoływali papieże, ale bodajże na 8 pierwszych, trzeba by zobaczyć, musiałbym zerknąć, bo nie chciałbym się pomylić, na 8 pierwszych soborów 7 zwołał cesarz ogólnie, a nie papież. Natomiast oczywiście papież jako następca Piotra miał ten wpływ. No i w tym przypadku, żeby było ciekawiej, to właśnie papieżem w V wieku był Leon Wielki. No i Leon Wielki wystosował taki list do Flawiana, w którym podkreślał taką pełną, trwałą integralność tych obu natur Jezusa Chrystusa. No ale tu zaczęły się cyrki, bo papież mówił jedno, a cesarz zaczął mówić drugie, bo wtedy cesarzem był Teodozjusz II, który oczywiście wcześniej pragnął troszeczkę takiego pojednania, no ale nagle jak doszło do tej sytuacji takiej, do konfrontacji, no to on otwarcie stanął po stronie Aleksandrii. Pytanie, dlaczego cesarz tak postąpił? Z bardzo prostej przyczyny. Bo tej przyczyny przynajmniej ja upatrywałbym się tak naprawdę w takim fakcie, iż ten cesarz wtedy był, delikatnie mówiąc, marionetką. A praktycznie rządził wtedy cesarstwem taki, delikatnie nazwijmy to, minister, który był eunuchem, żeby było ciekawiej. Minister, który był eunuchem
I on się nazywał Charyfazjusz. Charyfazjusz, prawda? I ten Charyfazjusz, żeby było ciekawiej, on był w ogóle chrześniakiem. Chrześniakiem Eutychesa. No więc cesarz, żeby ten temat troszeczkę jakoś ułagodzić, to zwołał Sobór Powszechny na rok 449 i powiedział, że nowy Sobór będzie właśnie tak jak poprzedni, on będzie w Efezie. Aha. I żeby było ciekawiej, powiedział, że ten Sobór będzie właśnie prowadził Dioskur, prawda? Oczywiście Sobór się rozpoczął w 449 roku, zgromadził 150 biskupów. Głównie ci biskupi byli z tych cyrylowych, nazwijmy to, siedzib, regionów, czyli z Egiptu, Palestyny, czy też z Azji, no ale też byli również przedstawiciele z Rzymu. Tak naprawdę ta strona przeciwna, czyli która nie chciała się podporządkować temu całemu Dioskurowi, szczerze mówiąc, już na samym początku stwierdziła, że troszeczkę jest atmosfera napięta, dlatego że oprócz tego tematu, że tam byli biskupi, to jeszcze żywo, pamiętajmy o tym, że Kościół to nie tylko biskupi, ale ludzie, więc ludzie, również którym się pewne rzeczy nie podobały, chcieli przy pomocy argumentów siłowych troszeczkę wytłumaczyć hierarchom kościelnym. Była jatka jakaś, tak? Tak, jaka tam jest prawdziwa teologia, tak to nazwijmy, delikatnie. Bo ten Kościół pierwszych wieków, nie to, co teraz, jakiś przyśnięty na zachodzie, prawda? No i panowała tam wtedy troszeczkę atmosfera, nazwijmy to, zastraszania. No, na poprzednim soborze w Efezie też zastraszano, no ale teraz to się jeszcze bardziej, nazwijmy to, spotęgowało. Żeby było ciekawiej, do Efezu przybyły takie, nazwijmy to, liczne grupki mnichów egipskich, syryjskich, którzy troszeczkę tą całą sytuację jeszcze bardziej podgrzewali. Żeby było ciekawiej, no a żeby było jeszcze ciekawiej, to z Aleksandry przybyła taka grupa, nazwijmy to, opiekunów chorych. Ci opiekunowie chorych nazywali się parabolianie. To byli tacy krzepcy młodzieńcy, nazwijmy to, którzy oczywiście, jak się okazało, oni nie tylko potrafili leczyć rany, ale również bardzo dobrze te rany zadawać. Okay. Tak to ogólnie wyglądało. No i oczywiście zgodnie z tą wolą Dioskura i cesarza, to stwierdzono, że te osoby, które są w to najbardziej zamieszane, czyli sam Dioskur, one będą wykluczone, ponieważ to jest, nazwijmy to, przeciwko nim sobór, w związku z tym no, mają prawo jedynie, nazwijmy to, do obrony. Oczywiście z Konstantynopola przybył wspomniany przeze mnie Flawian, no ale on jako oskarżony, ponieważ Dioskur to prowadził, więc powiedział, że Flawian może przyjechać, może się posłuchać, ale ogólnie nie będzie miał żadnego głosu. Tak naprawdę. No i tak to mniej więcej wyszło. Szczerze powiem, Dioskur na samym początku popełnił jeden z większych błędów. Cyryl dobrze wiedział o tym, że Aleksandria była bardzo mocna, ale tylko w jednym przypadku, kiedy ona trzymała sztamę z Rzymem. Jeśli się odłączyła Aleksandria od Rzymu, no to nie znaczyła praktycznie nic, więc ta oś, bym powiedział, relacji Rzym-Aleksandria osiągnęła dotąd z punktu widzenia takiego dogmatycznego naprawdę zwycięstwa, natomiast jeżeli odcięła się od Rzymu, no to troszkę to już nie za bardzo wyglądało. Tak, więc tak naprawdę Dioskur na tej zasadzie po prostu rzucił na tym soborze, nazwijmy to, rzucił wyzwanie Rzymowi, tak, bo zrobił tezę kompletnie odmienną niż Rzym. No i 8 sierpnia 449 roku rzymscy legaci, którzy tam przybyli, powiedzieli bardzo prosto do Dioskura, że oni chcą, żeby w ogóle zażądali, żeby on odczytał taki list od papieża Leona. Dioskur oczywiście odmówił. No i to była tak naprawdę niewybaczalna obraza, czy też potwarz dla Rzymu. No i podczas tego całego soboru ogólnie Dioskur uzyskał to, co chciał, czyli chciał, żeby ta herezja została przyjęta, którą on nauczał, tak? On starał się działać przy pomocy i przemocy, i terroru.
potrafił też bardzo dobrze omamić wielu biskupów, posługując się taką wysoką, szczególnie uznaną podczas tego poprzedniego soboru w Efezie w 431 roku zasadą, której teraz bardzo nadużywał. Ta zasada polegała na tym, że wcześniej jeszcze był sobór w Nicei, tak, gdzie powstało ogólnie kredo nicejsko-konstantynopolitańskie, czyli wyznanie wiary chrześcijańskie ówczesne. No i Dioskur w ogóle na to się powoływał. O, tam zostało zaznaczone, że nic z tego wyznania nie może zostać ogólnie zmienione. I szczerze mówiąc, potrafią tak dobrze omamić biskupów o różnej maści, że większość biskupów faktycznie stanęła po jego stronie i przez to właśnie Flawian, który był z Konstantynopola, został ogólnie złożony z urzędu i potępiony. No ale wtedy właśnie, jak taki manewr zobaczono, to na tym soborze dym podniósł legat papieski, który tak na marginesie później też był papieżem, on się nazywał Hilary, wtedy na tym soborze zwołanym przez cesarza on był diakonem, ale później w późniejszych latach on został też papieżem. Żeby było ciekawiej, on w ogóle kompletnie nie znał języka greckiego, ale znał tylko jedno słowo, prawdopodobnie takie jak szlachta u nas na sejmach, kontradiktum, czyli protestujemy, czyli po prostu veto, nie? Na tej zasadzie. No i to słowo w tych aktach soborowych zostało właśnie ujęte, że ten legat papieski powiedział, że protestują przeciwko czemuś takiemu, przeciwko takiemu omamianiu. No i żeby jakoś to bardziej uzmysłowić temu Dioskurowi, że on się jednak myli, to ponieważ ten sobór odbywał się w kościele, otworzono właśnie bramy tego kościoła i ci parabolianie, krzepcy młodzieńcy przy pomocy argumentów siłowych weszli i Dioskurowi i całej tej grupie jego sprzymierzeńcom zrobili takie tam tęgie baty i żeby było ciekawie, oni tam z tego co dokumenty mówią soborowe, oni wpadli tam z pałami i na rympał po prostu wytłumaczyli, jak wygląda teologia dogmatyczna ogólnie naprawdę. To wszystko działo się niesamowite 22 sierpnia i żeby było ciekawiej, po tej całej imprezie ten legat papieski, czyli Hilary, powrócił do papieża Leona przekazał informację, że ten sobór ogólnie nie był judicium, czyli prawny, ale był latrocinium, czyli po łacinie latrocinium to jest zbójecki. I w związku z tym ten sobór nie został uznany jako sobór powszechny, natomiast on nosi nazwę latrocinium efezinum, tak? Czyli zbójectwo z Efezu, prawda? Ogólnie. Żeby było ciekawie, rzymski synod, który odbył się tydzień później, bo on się odbył 29 września, to tak naprawdę mniej więcej miesiąc po tej całej imprezie, która miała miejsce w Efezie, ostro w ogóle potępił te orzeczenia tego latrocinium efezinum. I żeby było ciekawiej, do końca praktycznie IV wieku Rzym wysuwał takie roszczenia, żeby w ogóle sobory, niezależnie od tego, jaką wielką gromadziły liczbę biskupów, nie miały żadnego praktycznie autorytetu, o ile nie zgadzał się z tymi biskup Rzymu. Czyli na soborze musiał być zawsze biskup Rzymu, czyli papież, prawda? Słuchaj, ja mam taką potrzebę, żebyśmy powiedzieli naszym widzom, czym były w ogóle sobory, wiesz? Czy sobory były takimi zgromadzeniami, które ustawiały, brakuje mi słowa, czy też tworzyły jakby nowe prawo kanoniczne? To znaczy, kwestia soborów trzeba ująć zasadę tak, że istnieją sobory i istnieją synody. Sobór z natury rzeczy jest ogólnie powszechny, dlatego że na soborze musi istnieć papież. Przykładowo ostatni sobór, który był, czyli Watykański II, on został przerwany ogólnie, prawda, bo zaczął go Jan XXIII,
Natomiast zakończył go Paweł VI, prawda? Bo w międzyczasie Jan XXIII umarł, oni specjalnie wybrali jednego z najstarszych kardynałów, tak na przetrzymanie, no a ten dziadek przypadkiem im sobór rozkręcił, nie? Zamiast siedzieć spokojnie i czekać na śmierć, to rozkręcił im sobór, nie? Także takich wziął, załatwił. Natomiast jaka jest różnica między soborem a synodem? Różnica jest taka, że synod jest regionalny, na przykład biskupi polscy mogą sobie zrobić synod i postanowienia tego synodu będą dotyczyły tylko i wyłącznie terenów na przykład Polski. Na przykład, nie wiem, załóżmy hipotetycznie, biskupi w Polsce zwołają synod i ogłoszą, że nie wiem, może być komunia na rękę na przykład, tak? Okay, przykładowo, okay, teoretycznie mówię, nie? No i oczywiście na terenie Polski będzie to możliwe, przykładowo. Natomiast poza terenem Polski, o ile inni tak nie zadecydują, no to nie będzie to możliwe na przykład. Tak, ale wiesz, dlaczego cię pytam? Bo tutaj jakby rozumiem z tego synodu, z tej treści tego synodu zbójeckiego, że tam ustalano właściwie kanony wiary. Tak, doktrynę. Doktrynę, dlatego że sobór ma prawo ustalać doktrynę, ale tak jak to zostało później zmienione po IV wieku, że po prostu na soborze również musi być biskup Rzymu, czyli żeby było ciekawiej, papież, no nie? I oczywiście sobór może pewną doktrynę ustalać, między innymi na przykład Sobór Watykański II miał konstytucję dogmatyczną, Lumen Gentium, w której pewne rzeczy dogmatyczne poruszał, czy też miał tam, załóżmy, wiesz, różne inne, dajmy na to, szczerze ci powiem, konstytucje, czy misyjne, czy niemisyjne. No, sobór z natury rzeczy zajmuje się wieloma różnymi sprawami dotyczącymi ogólnie całego Kościoła. W chwili obecnej należy pamiętać, że w tamtych czasach te sobory troszeczkę inaczej funkcjonowały, no bo cesarstwem zachodnim de facto, w cudzysłowie nazwijmy, rządził papież, a cesarstwem wschodnim rządził cesarz, prawda? Bizancjum, nazwijmy to. Więc też wtedy wyglądało to inaczej. Tak jak mówię, większość soborów tych pierwotnych zwoływał nie papież, a zwoływał cesarz. I tak naprawdę ten cesarz Bizancjum, on miał za zadanie chronić ogólnie wiarę i chronić ogólnie kwestie związane z prawowiernością, tak to nazwijmy, prawda? Mhm. Wtedy był troszeczkę inny podział, w chwili obecnej jest inny podział. Na przykład w chwili obecnej również jest sytuacja, jest bardzo duży problem polegający na tym, co się dzieje w momencie, kiedy papież zaczyna być heretykiem, tak? Czy papież, który jest heretykiem, z automatu traci urząd, czy nie, prawda? Bo to są ważne rzeczy. Trochę trudna sprawa, bo skoro papież jest nieomylny, no to... Ale żeby być nieomylnym, to jest jeszcze inna sprawa. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, dogmat o nieomylności nigdy w życiu nie został wprowadzony w życie. On został na Soborze Watykańskim I robiony był i poruszono go, ale on nigdy nie został ani w życie... Ani życie wprowadzony? A widzisz, to chyba tutaj jakby ogół społeczeństwa jest wprowadzony w błąd. Oczywiście, bo ogół społeczeństwa, najczęściej się mówi, papież jest nieomylny, jest dogmat o nieomylności papieża, a tak naprawdę nikt nie wie kompletnie, na czym ten dogmat polega, tak? Bo dogmat o nieomylności papieża zakłada, że papież jest nieomylny w kwestiach wiary i moralności, tak? A nie na zasadzie, że papież powie, że bułka z dżemem jest lepsza od bułki z masłem, tak? Albo cokolwiek papież nie powie, to jest nieomylny. Absolutnie. Po prostu, żeby zaistniała nieomylność, musiałoby być powiedziane coś ex cathedra, tak? Czyli jako głowa Piotrowa musiałby się wypowiadać, no nie? No, pomijam fakt, że tak naprawdę ten dogmat nie został nigdy ukończony. Nigdy. Rozumiem. A skoro nie, bo żeby został ukończony, to musiałby być promulgowany, a on nie był nigdy promulgowany, w związku z powyższym nigdy nie wszedł w życie. No dobra, ale odskoczyliśmy trochę od głównego twojego tematu. Taka dygresja. Więc mamy kwestię, no tych tematów będziemy poruszali, bo one będą się przewijały jeszcze, bo były sytuacje w historii Kościoła, że było dwóch papieży naraz, nie wiedzieli, którego wybrać, to wybrali trzeciego, nie? No i była taka sytuacja, że jak czasami ktoś mówi w dowcipie, kiedy był ostatni zjazd papieży, tak? I potem jest sytuacja, że ktoś powie inteligentny, no nie było nigdy zjazdu papieży, no jak nie był? No na soborze w Bazylei trzech się zjechało i do widzenia, nie? Ogólnie to by i tak było, nie? Ale do tego tematu jeszcze sobie wrócimy. Bardzo często to jest taki wątek, który robię odnośnie rzeczy dotyczących synodu zbójeckiego, bardzo ciekawy,
który też pokazuje, że Kościół to nie tylko i wyłącznie hierarchia kościelna. Czasami jak ktoś się obrazi na Kościół, to zaczyna mówić, Kościół tak mówi. No nie, nie. Mhm. Bo magisterium Kościoła tak się nie wypowiada. A to, że pan Iksiński czy pan Igrekowski źle robi, to on sobie za to odpowie. Ale Kościół tak nie naucza. I tutaj jest najlepszy przykład tego latrocinium Efezinum, że Kościół to są ludzie, którzy właśnie temu Dioskurowi przy pomocy argumentów siłowych ogólnie wyjaśnili, jaka jest prawidłowa nauka w Kościele katolickim, czyli powszechnym, no bo wtedy nie było prawosławnego i nie było protestanckiego. Mhm. Drugi temat, który na przykład można by poruszyć dzisiaj, też na samym początku, to chciałbym poruszyć temat takiego papieża, który wszedł do Księgi Rekordów Guinnessa, tak? W dwóch kategoriach, nie? Po pierwsze, był to najmłodszy papież, bo miał 11 lat, nie? Natomiast druga sprawa, on był, żeby było ciekawie, trzykrotnie papieżem, tak? W związku z powyższym, no nikt go do tej pory jeszcze nie przebił. Ogólnie, jeśli chodzi o kwestie związane z ilością nominacji rekordów Guinnessa, prawda? Mhm. Powiem tak, zawsze kiedy ogólnie zastanawiam się nad taką, nad jego w ogóle postacią, to nadchodzą mnie takie, szczerze mówiąc, dwa pytania. Po pierwsze, ile razy można być papieżem, bo oficjalnie się mówi, że jest jeden pontyfikat, no to co w jego przypadku, w przypadku Benedykta IX? Oficjalnie Kościół mówi, że on miał jeden pontyfikat, ale przerwany. Tak samo jak na przykład Stanisław Leszczyński dwukrotnie był królem Polski, chociaż praktycznie, prawnie nie powinien być w ogóle uznawany za króla Polski, bo zostało szereg kwestii pogwałconych, gdzie zgodnie z zasadami on nie powinien być w ogóle uznawany za króla Polski. A tak na marginesie wam powiem, że Stanisław Leszczyński to był król w historii Polski, który po prostu przede wszystkim najdłużej żył z wszystkich królów Polski, to jest raz. A żeby było śmieszniej, to umarł w ten sposób, że sam się spalił, nie? No, dlatego, że po prostu poszedł sobie spać przy kominku, no i tak wyszło, że po prostu on sobie spał, kominek się zajął, nogi mu spaliło, no i chłopa nie odratowali w sumie, nie? No, to tak kawałek historii Polski. Czyli pierwsze pytanie, ile razy można być papieżem? Drugie pytanie byłoby, w jakim wieku można by dostać papieżem? No właśnie, czy jest jakaś regulacja, która o tym mówi? Ogólnie sytuacja jest bardzo ciekawa, bo wszystkie dokumenty ogólnie kościelne mówią, że w wyborach w konklawę mają prawo brać udział kardynałowie. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Sytuacja jest taka, że kardynał jest tylko i wyłącznie tytułem. Nie ma święceń kardynała. Istnieją tylko trzy rodzaje święceń w sumie kapłańskich, czyli pierwsze święcenia diakonatu, drugie prezbiteratu, czyli ksiądz, a trzecie biskupstwo, tak? No. I teraz sytuacja jest bardzo prosta. Nie ma święceń kardynała. Kardynał jest tytułem. Na przykład, żeby było ciekawiej, w świetle prawa kanonicznego może nastąpić taka sytuacja, że można automatycznie osobę świecką podnieść do tytułu kardynała. Ale może żeby nie jest wyświęcona. Tak. Więc on w momencie, kiedy dostaje tytuł kardynała, automatycznie hurtowo robi mu się wszystkie święcenia. Na przykład takim przypadkiem był jeden ze znanych teologów w Niemczech, ja już w tej chwili nie pomnę, który, ale on po prostu, to nie był Hans Urs von Balthasar, ale to był któryś, wypadło mi w tej chwili nazwisko z głowy, on był świecki i Jan Paweł II dał mu tytuł kardynała i chłopa od razu z automatu hurtem wyświęcili, nie? Żeby okay. Potem nie było siary, że na konklawę mogą przyjeżdżać przykładowo, no akurat była sytuacja, że on de facto był osobą nieżonatą, tak? Chociaż pamiętajmy o pewnych kwestiach, że to nie jest tak do końca, że ogólnie na przykład ksiądz nie może mieć żony. Bo są pewne kwestie, gdzie ksiądz będzie mógł mieć żonę. Nawet ksiądz będzie mógł mieć dzieci. Na przykład
Sytuacja taka, że ja załóżmy mam żonę, mam dzieci, jestem teologiem i żona mi umrze. I nie mam drugiej żony, tak? Mhm. Więc jako teolog mogę sobie spokojnie wstąpić, zostać stałym diakonem, albo mogę potem, po tym stałym diakonacie, sobie zostać księdzem. Ja znam osobiście księdza, który do własnych dzieci jeździ, i, bo tak mu się życie złożyło. Po prostu. Artur, to, ale Artur, to jeszcze wszystko przed tobą. No, słuchaj, ale wiesz, sytuacje są takie, że powiem ci uczciwie, że jakby teraz dać gazetę, że ksiądz, który ma dziecko, tak? Nie? Mhm. To od razu byłoby, o, nie wiadomo, co by się tam działo. Albo drugi przykład. Na przykład w łączności z Kościołem katolickim, przykładowo, są grekokatolicy. Grekokatolicy, unici, tak? No i wiesz, sytuacja jest taka, że ktoś przykładowo będzie grekokatolikiem, czyli będzie miał żonę, ale jest w jedności z Kościołem katolickim. I teraz ja ostatnio w ubiegłym tygodniu gdzieś tam na Onecie czytam, ksiądz, który ma żonę i dzieci, tylko że nie napiszą w tytule, że ksiądz grekokatolicki, tak? Tylko, bo wiadomo, że wtedy każdy najarany rzuci się na ten tytuł, nie? Po tak, prostu. Ale my mamy w Stanach Zjednoczonych Polski Narodowy Kościół Katolicki, który jest... Ale narodowe kościoły to jest inna sprawa. Kościoły narodowe... Ale księża w tych kościołach mogą brać tak, śluby. Tak, tak. Mogą się kościoły żenić. Narodowe powstały po Soborze Watykańskim I i to są kościoły, które nie uznawały celibatu. No ale załóżmy inny przykład. Może zostać załóżmy inny przykład, inny kazus prawny ci podam. Ktoś ma święcenia kapłańskie ważne. Na przykład ksiądz anglikański. Ponieważ istnieje ksiądz anglikański, który otrzymał święcenia, anglikanizm się odłączył od kościoła katolickiego, ich święcenia są ważne, uznawane, ale anglikanizm nie ma celibatu. Tak? I teraz jest ksiądz anglikański, który ma żonę i mówi, że on by chciał wrócić na łono kościoła katolickiego. I on wróci z tą żoną. Nie ma problemu. Także istnieją pewne kazusy prawne, gdzie jest to możliwe. Oczywiście gro tam ludzi mówi, że da, załóżmy, nie wiem, ktoś tam powie, że jest za tym, żeby księża mieli żony, inni powiedzą, że są przeciw, przykładowo. Ja mogę tylko powiedzieć moje zdanie. Ja na przykład uczciwie powiem, zanim do tej drugiej historii przejdę, że jestem ewidentnie przeciwny czemuś takiemu. Dlaczego? Czemu jesteś przeciwny? Jestem przeciwny zniesieniu celibatu. Powiem uczciwie. Okay. Jestem kompletnie przeciwny zniesieniu celibatu, dlatego że to absolutnie niczego nie rozwiązuje. Bo załóżmy hipotetycznie, że nie będzie celibatu, przykładowo. I będzie sytuacja taka, że pan Iksiński ma żonę, tak? I jest ksiądz z żoną, tak? I załóżmy hipotetycznie, że ta żona wpadnie na pomysł, że chce wziąć rozwód. Bo ma do tego prawo. Tak, to się zdarza. To się zdarza. I automatycznie pali kompletnie tego całego księdza, bo co będzie następnym krokiem? No następnym krokiem będzie, że my powiemy, to uznawajmy rozwody. No bo ten ksiądz się rozwiedzie, ale to co, może się dalej ożenić czy nie? No nie. No to wiesz, ta sprawa szczerze nie pomaga, ona tylko i wyłącznie komplikuje. No ale każdy ma prawo mieć do swojego zdania. Swój pogląd, tak. Swój pogląd oczywiście. Tym bardziej, że tutaj wiesz, dotykamy też spraw, jakby kiedy ksiądz łamie wszystkie zasady kanoniczne i ma tam na boku oczywiście różnego rodzaju towarzyszki. Tak, oczywiście, tylko wiesz, Zygi, pamiętajmy o jednej rzeczy, że nie ma żadnej różnicy między święceniami kapłańskimi a sakramentem małżeństwa. To są po prostu dwie różne drogi, tak? Więc my od razu krzyczymy, że jakiś ksiądz ma kochankę, a nie mówimy, że na przykład mąż, który ma sakrament małżeństwa, też ma kochankę, tak? No. I zapewniam cię, że jakby zrobić pewne statystyki... Rozumiem, do czego zmierzasz, żeby nie usprawiedliwiać jednych, kiedy Nie usprawiedliwiać drugich. Jeżeli on niszczy albo sprzeniewierza się sakramentom, to on za to beknie i on za to odpowie, no i tyle w temacie, no. Mhm. I co tu dalej, wiesz, główkować, no nie? Bo jeżeli powiemy, że ktoś się rodził, to powiemy, no nie, no widzisz, takie czasy, ale jeżeli powiemy, że ksiądz, kurde, nie wiem, ma kochankę, to o Jezu, na pierwszej stronie gazet to walmy, nie? No tak. No dobra, ale to wracajmy do tych smaczków.
Wracamy sobie do Benedykta IX. Była taka postać, która się nazywała Teofil Tusculo. On był hrabią Tusculo, był synem Alberyka III. I żeby było ciekawie, on był w ogóle jeszcze bratankiem kilku papieży, bo bratankiem Benedykta VIII, bratankiem Jana XIX. I tak naprawdę został on w ogóle wybrany na urząd papieża jako dziecko. I żeby było ciekawiej, w chwili wyboru na papieża on był kompletnie osobą świecką. Pamiętajmy o tym, bo trudno, żeby 11-latek miał święcenia kapłańskie, tak? Został kardynałem, bo mógł zostać kardynałem i wtedy tak. Wybrano go na papieża. On został po prostu tak naprawdę powołany przez na urząd papieża przez swojego ojca. Czyli tu była jakaś manipulacja rodzinna. Tak. To jest taki fajny nepotyzm, nazwijmy to tak. Żeby było ciekawiej, on w momencie wyboru na papieża miał 11 lat, czyli krótko można powiedzieć, był to papież dziecko, tak? Był to papież dziecko, żeby było ciekawiej, w historii Kościoła był to jedyny papież, który w ogóle w trzech różnych okresach sprawował władzę. To jest też ciekawa sprawa. Więc pierwsze w ogóle 12 lat jego pontyfikatu praktycznie przebiegało w taki sposób budzący naprawdę wiele kontrowersji pod względem i moralnym, i społecznym. Często posądzano go w ogóle o homoseksualizm, o sodomię, ale mówię, to były posądzenia, natomiast dowodów na to załóżmy nie ma, bo posądzenia to nie dowody, nie? Natomiast chciałbym zauważyć taką rzecz ciekawą, która polega na tym, że pomimo tego, przez ten swój pierwszy pontyfikat, on potrafił niesamowicie zmienić kurię rzymską, zdążał tak na marginesie do centralizacji i godził też w coś takiego, co wtedy było bardzo popularne, ono się nazywało cezaropapizm. To znaczy, to będzie cesarz, który będzie jednocześnie papieżem, tak? Mhm. Czyli sojusz ołtarza z tronem, świecki i kościelny. Sojusz w ogóle ołtarza z tronem tak naprawdę nigdy w historii Kościoła nie wyszedł na dobre. I ale to było, w ogóle było, niezadowolenie rządów Benedykta IX i tej całej rodziny, która tak naprawdę, bo on był tak naprawdę marionetką, szczerze mówiąc, jako 11-letnie dziecko, to cała rodzina tak się wtedy rządziła. To doprowadziło przede wszystkim do wygnania tego papieża z Rzymu. No i tak naprawdę po raz kolejny w ogóle okazało się wtedy, że Kościół to nie tylko i wyłącznie papież czy biskup, ale Kościół to przede wszystkim lud. I lud może wziąć też sprawę w swoje ręce, podobnie jak to wziął wcześniej na tym synodzie zbójeckim. Ty chcesz powiedzieć to przez ciekawie... to, że to właśnie ludzie go wygnali z Rzymu? Tak, ludzie go wygnali ogólnie z Rzymu, no i na miejsce wygnanego Benedykta IX wybrano takiego biskupa, on się nazywał Jan z Sabiny, który ogólnie przyjął imię jako Sylwester III, no i on objął urząd w tym samym praktycznie roku, w którym wygnano Benedykta IX. Ale to czekaj, to zatrzymajmy się, bo teraz dochodzę do wniosku, że papieże odchodzą nie tylko poprzez śmierć czy abdykację, co się zdarzyło dwóm papieżom, ale również poprzez detronizację. Tak, tak. Były takie przypadki, gdzie oczywiście albo wygnano papieża, albo mu tam coś tam dosypano, okay, żeby poprawić samopoczucie. No nie? Albo różne rzeczy w historii akurat Kościoła były. Natomiast też były sytuacje, że na przykład część władców się odwracało od papieża i powiedzieli, my tego wyboru nie uznajemy, i wtedy byli właśnie antypapieże, tak? Mhm. Że był papież i antypapież. Pewna część, było w historii Polski też taka sytuacja, że za jednego króla, jednemu królowi też się papież załóżmy nie podobał za specjalnie, więc on stanął po stronie antypapieża ogólnie. No bo też takie sytuacje były, no nie? Żeby było ciekawiej, jak wybrano na papieża Sylwestra III, to gdzieś tam sobie na obczyźnie żył ten 25-letni już wówczas Benedykt IX i on powiedział, że sorry, ale ja urzędu nie złożyłem, tak? Ja jestem papieżem na wygnaniu, nie? Ja jestem takim papieżem banitą, ogólnie siłą usuniętym z Rzymu, tak?
I w związku z powyższym była taka sytuacja, że on obłożył tego Sylwestra III ekskomuniką i żeby było ciekawiej, namówił wtedy tego Sylwestra, żeby on jakoś odsprzedał tą funkcję, tak to nazwijmy. Odsprzedał tą funkcję, no Sylwester oczywiście tą funkcję odsprzedał i tak to już wyszło, żeby po prostu temu ludowi troszeczkę wytłumaczyć, kto tak naprawdę jest prawowitym papieżem, no to Benedykt IX wziął sobie za sojusznika cesarza Niemiec, no i na czele z wojskami niemieckimi w marcu 1045 roku ponownie wkroczył do Rzymu i wypędził Sylwestra III i wziął w posiadanie kościół Bazylikę na Lateranie. Tutaj taka ciekawostka dla naszych słuchaczy, bo jakby zapytać się, że słuchajcie, no papież jest jednocześnie biskupem Rzymu, tak? Więc każdy biskup ma swoją bazylikę katedralną, katedra. Co jest katedrą papieża, tak? I groby powiedziało, no kościół Piotra i Pawła na Watykanie. No nie. Bazylika na Lateranie jest bazyliką katedralną biskupa Rzymu, czyli papieża, żeby było ciekawiej. Więc wziął sobie w posiadanie, oczywiście objął Lateran, no ale oczywiście cesarz miał to wojsko dostało jakiś tam żołd się skończył, wojsko niemieckie wróciło, a biedaczyna Benedykt IX został na tym Lateranie, no i lud powiedział, ej, zaraz stary, no myśmy cię raz wzięli, wygnali, a ty nam tu przychodzisz z powrotem, więc no wypadałoby, żebyś też zwijał żagle. No i przymusili wtedy Benedykta IX do abdykacji. Po raz kolejny. Tak. W związku z powyższym drugi raz Benedykt musiał abdykować i 1 maja 1045 roku odsprzedał urząd papieża i żeby było ciekawiej, był to pierwszy przypadek w historii Kościoła, gdzie ogólnie urząd papieża został sprzedany komuś innemu. I wiesz, oczywiście to jest papieża... ciekawe w ogóle, bo gdyby to się działo w dzisiejszych czasach, to mógłby być wystawiony na giełdę. Na eBaya, nie? Na eBaya. No. Na eBaya, nie? Kto da więcej? Więc ten urząd nabył niejaki Giovanni Grazzini. Kupił ten urząd dla niego jego ojciec chrzestny, który zrobił taki prezent właśnie swojemu chrześniakowi. No i Giovanni przybrał imię Grzegorza VI. Żeby było ciekawiej, urząd papieża został wtedy sprzedany za kwotę 1000 funtów srebra. No, powiem tak, pieniądz pieniądzem, ale oczywiście po sprzedaży tego urzędu Benedykt wpadł na pomysł, że no nie ma możliwości sprzedania urzędu papieża przecież, nie? W związku z tym stwierdził, że jest prawowitym papieżem dalej. No nie? W związku z tym, tak więc oczywiście Benedykt IX, żeby ale kasę dostał. Już Kościół zaczynał powoli głupieć, nie? Bo Kościół zaczynał mówić, ej, zaraz, kto tu jest w ogóle tym papieżem w tej chwili? Ogólnie. W związku z tym Benedykt IX, Sylwester III, jak i późniejszy Grzegorz VI, któremu ojciec chrzestny kupił właśnie ten urząd papieża, zostali wezwani na synod w Sutri 20 grudnia 1046 roku. No i żeby stwierdzić, kto w ogóle z tych trzech tak naprawdę jest papieżem. Więc jakby ktoś pytał, kiedy był ostatni zjazd papieży, można śmiało mówić 1046 ogólnie. No nie? Więc ten synod ogłosił, że składa z urzędu Sylwestra III i Grzegorza IV, a faktycznie prawowitym papieżem jest Benedykt IX. Oczywiście. A żeby było ciekawiej, 3 dni po tym synodzie w Sutri odbył się synod laterański, który orzekł, że również należałoby tak na marginesie złożyć z urzędu Benedykta IX. Także on tam był tak naprawdę 3 dni dalej już po prostu tym papieżem. Oczywiście na rozkaz króla Niemiec, Henryka III, on praktycznie w XI wieku rządził, to wtedy na papieża wybrano między innymi taką osobę Switger z Bambergu.
I on przybrał imię jako Klemens II. Po śmierci, żeby było ciekawiej, po śmierci tego właśnie papieża, Klemensa II, pamiętajmy o tym, że nasz Benedykt IX jeszcze dalej żył, tak? Więc te trzy dni nie wlicza się jako kolejny pontyfikat, ale Benedykt IX stwierdził, że on faktycznie jest jednak tym prawowitym papieżem. Dalej, no nie? Więc jeszcze raz, właśnie ten trzeci raz zasiadł na stolicy Piotrowej. Żeby było ciekawiej, taki margrabia w historii Kościoła był, to on się nazywał Bonifacy z Toskanii. On był poniekąd też legatem cesarskim i on wypędził w ogóle w imieniu cesarza Niemiec, w ogóle, bo ja tam się pomyliłem, wcześniej powiedziałem króla, cesarza Niemiec, Henryka III, on w jego imieniu wypędził w ogóle Benedykta z Rzymu i na tron papieski wprowadził taką postać, która się nazywała Popon z Brixen. Popon z Brixen przyjął imię jako papież Damazy II. Oczywiście, pomimo tego, że papieżem był Damazy II, Benedykt jeszcze tam IX się odzywał parę razy, że on bardzo chętnie by powrócił, jeżeli by taka możliwość była. I on też wysyłał różne pisma przeciwko właśnie Damazemu II, a następnie po jego śmierci przeciwko Leonowi IX. No i w końcu, żeby już ten temat jakoś tam ukrócić, to synod laterański w kwietniu 1049 roku nałożył na Benedykta IX ekskomunikę, czyli po prostu go wykluczył z kościoła. Co się działo wtedy w historii? Żebyśmy jakoś sobie znaleźli tą historię. Właśnie, osadzić to. Tak, żeby to osadzić gdzieś w historii Polski. Za pontyfikatu w ogóle Benedykta IX wtedy właśnie Polskę najechali Czesi, którzy zrabowali nam relikwie świętego Wojciecha, bo Benedykt IX w roku 1039 zdjął z księcia czeskiego Brzetysława klątwę za kradzież tych relikwii świętego Wojciecha w Gnieźnie i żeby było ciekawiej, również, to jest akurat ten negatyw Benedykta IX, ale pozytyw, który przyczynił się troszeczkę do naszych królów polskich, to żeby było ciekawiej, on udzielił w ogóle Benedykt IX dyspensy od ślubów zakonnych Karolowi Mnichowi, który później występuje w historii jako książę polski Kazimierz I Odnowiciel. Prawda? Bo już i takie sytuacje też były w historii Polski, że przecież Jan Kazimierz też był kardynałem, prawda? Jan Kazimierz był kardynałem, ale zrezygnował z kardynalstwa, żeby być królem Polski, bo już takie sytuacje też w historii były. Co ciekawego jest, jako ciekawostkę mogę powiedzieć odnośnie Benedykta IX, to właśnie od czasu Benedykta IX papieże po raz pierwszy biorą i posługują się własnym herbem. To taka milsza rzecz, natomiast gorsza rzecz to od czasu Benedykta IX rozpoczął się nepotyzm w kościele, czyli właśnie od tego czasu zaczęto sprzedawać urzędy kościelne. To doprowadziło do wielu scesji różnej maści i potem między innymi też o to się bardzo Luter oburzał i to było też przyczyną poniekąd powstania protestantyzmu, prawda? Co się w ogóle stało z Benedyktem IX? No istnieją jakieś legendy, istnieją jakieś poszlaki. Podobno Leon IX nigdy nie zrezygnował z tego, żeby powrócić na stolicę Piotrową. Natomiast niektórzy twierdzą... Nie Leon IX, Benedykt IX. Tak. Przepraszam, właśnie pomyliłem się. On nigdy z tego nie zrezygnował. Niektórzy twierdzą, że on osiadł w klasztorze Grotta Ferrata i tam po prostu zrezygnował z jakichś papieskich ambicji i tak naprawdę dobrowolnie osiadł na tym wygnaniu, w tym klasztorze Grotta Ferrata, gdzie prawdopodobnie zmarł albo w 1055, albo 1056 ogólnie. Jest to tego typu historia, prawda? Nie wiem, czy akurat mamy ogólnie czas jeszcze, bo jak coś, to pilnuj czasu. Pilnuję, mam 50 minut jest za nami, więc jeszcze jedna historia się zmieści. Zmieści się, tak? No to zróbmy sobie takie opowiastki na temat Sylwestra I i Sylwestra II.
prawda? No dwóch Sylwestrów, bo skąd w ogóle się wziął Sylwester i dlaczego Sylwester w ogóle tak na marginesie jest... Sylwester jako wieczór. Tak, wieczór sylwestrowy i w ogóle Sylwester obchodzi swoje imieniny właśnie w ostatni dzień roku, bo chyba, szczerze mówiąc, każdy Sylwestra jakoś tak pamięta, no natomiast pamiętajmy o tym, że papież Sylwester I jest to bardzo ciekawa postać i od niej się wziął właśnie Sylwester nasz, który hucznie tam sobie prawimy. To jest taka postać owiana wieloma mitami, wieloma legendami, to jest papież, który żył w III wieku i żeby było ciekawiej w ogóle, to powiem wam szczerze coś takiego, że tak naprawdę my jako ludzie bardzo bierzemy i jesteśmy takimi osobami, które słyną z narzekania. A mi się zawsze przypomina taka sytuacja, że kiedy Wandalowie oblegali Hipponę i biskupem Hippony był wtedy święty Augustyn, to on do ludu powiedział coś takiego: narzekacie na czasy, a czasy to my. Bądźcie lepsi, a i czasy będą lepsze. Ogólnie, święte prawda? Słowa. Tak, tak. No i to coś z tego jest. No i tak naprawdę wydaje mi się, że te wszystkie reformy powinno się zaczynać, szczerze mówiąc, od siebie samego, a dopiero gdzieś mieć pretensje do, no pretensje do garbatego, że ma dzieci proste, nie? Po prostu. No tak. Tak to ogólnie powiemy sobie. No ale wróćmy do Sylwestra, który zdecydował się przyjąć święcenie kapłańskie. Ich udzielił mu w ogóle sam papież, bo papież Marcel. I żeby było ciekawiej, po 31 stycznia 314 roku, czyli na koniec to jest ostatni dzień roku, wtedy właśnie umarł ówczesny biskup Rzymu Milicjades i w rok praktycznie po ogłoszeniu edyktu tolerancyjnego papież Sylwester I wstąpił na stolicę Piotrową. On stosunkowo przez długi okres czasu brał i jakoś rządził stolicą, w ogóle szczerze mówiąc, rządził stolicą apostolską. Co jest ciekawe z tym papieżem? Na jego temat istnieje wiele legend. Legendy dotyczące darowizny Konstantyna, gdzie Rzym został, oczywiście Konstantyn tam dał ten Rzym i tak dalej, tego typu rzeczy. Ale też prawda jest taka, że jest taka jedna legenda, że dlaczego Konstantyn rzekomo dał ziemię Watykanowi? Ano podobno dlatego, że po prostu był śmiertelnie chory, papież przybył, papież go jakoś tam uleczył, no i w ramach wdzięczności tak to było. Czyli jakby wydzielono wtedy część Rzymu dla Watykanu. Tak, tak, no Watykan to jest jedno, Rzym to jest miasto na siedmiu wzgórzach, jednym ze wzgórz jest Watykan. Jest Watykan. I to innym właśnie w tamtych czasach... Czyli tak naprawdę Watykan powstał w tamtym czasie, został podarowany. Watykan w sumie powstał, wiesz, no to były pierwsze te od edyktu tolerancyjnego i wtedy powstało nie Watykan, tylko państwo kościelne, tak? A sam Watykan jako państwo miasto, no to powstał już za czasów Mussoliniego, kiedy Mussolini zabrał wszystko, a zostawił tylko Piusowi IX Watykan i wtedy Pius IX ogłosił się więźniem Watykanu. Ale co takiego ciekawego jest z tym Sylwestrem? Dlaczego jest on tak hucznie obchodzony? No właśnie. Powiem coś takiego. Sylwester twierdził, że ogólnie on na koniec roku pokaże ludowi smoka. Pokaże ludowi bestię. Niesamowitą bestię. No i cały pontyfikat Sylwestra I trwał praktycznie 21 lat bez jednego miesiąca, więc to był dosyć długi pontyfikat. I zakończył się jego śmiercią w 31 grudnia, czyli właśnie w Sylwestra, 335 roku. Co za bestię ów tak naprawdę papież Sylwester pokazał? Pokazał zegar, nad którym pracował i ten zegar miał ogólnie odmierzać czas i koniec roku. Czyli skończył się czas jakichś tam klepsydr, tak to nazwijmy, w jakimś tam stopniu wielkich, ale pewien mechanizm. Oczywiście Polacy w swoich przysłowiach bardzo często powoływali się w ogóle na papieża Sylwestra. No na przykład dzień sylwestrowy pokaże czas lipcowy, prawda? Tak jaki będzie Sylwester, taki będzie lipiec, prawda? Na Sylwestra mroźno, zapowiedź na zimę mroźną, nie? W noc sylwestrową pogodnie,
będzie kilka dni pogodnie, prawda? Było wiele różnej maści, szczerze mówiąc, kwestii związanych z Sylwestrem, tak? Z Sylwestrem pierwszym ogólnie. Ale natomiast chciałbym cię dopytać o tego Sylwestra, bo to mnie zaciekawiło. Czyżby on umarł wtedy, kiedy pokazał ten zegar? Czy ta historia z zegarem była nieco wcześniej, a umarł przypadkowo też 31? Historia z zegarem była troszeczkę wcześniej. Niektórzy tą historię przypisują papieżowi Sylwestrowi pierwszemu, inni przepisują tą ogólnie historię papieżowi Sylwestrowi drugiemu, ponieważ papież Sylwester II też był takim troszeczkę szalonym naukowcem i ogólnie, szczerze mówiąc, on różnymi rzeczami się tam parał i szczerze mówiąc, właśnie niektórzy nie wiedzą, czy zrobił to Sylwester I, czy zrobił to ogólnie Sylwester II. Natomiast na pewno z tym Sylwestrem związana jest kwestia zegara, który ogólnie odmierzał w jakimś tam stopniu. I dziś naszego Sylwestra. Tak. I dziś naszego Sylwestra. No fajnie, to takie trzy opowiastki. To może na pewno, zakończmy dzisiejszą audycję właśnie. Następnym razem do papieżycy Joanny, do różnych innych. Jeżeli jakieś pytania są w ogóle, które was by zaciekawiły z historii Kościoła, czy chcecie, żeby omówić, to oczywiście piszcie. Wrzucajcie w komentarze. Piszcie. Tak, w komentarze albo piszcie do mnie na maila lub do Artura na maila. No, nie ma. Jak macie też problemu. Jakieś konkretne ciekawostki, nie tylko pytania i chcielibyście opowiedzieć o nich, albo chcielibyście, żebyśmy my opowiedzieli, to też piszcie. Jasne. Fajno. Pamiętajcie, że Artur ma swój kanał, zawsze link do tego kanału jest pod spodem, pod każdym filmem, więc idźcie tam też, bo my nie jesteśmy w stanie wszystkiego opowiedzieć na moim kanale, a Artur ma wiele ciekawych rzeczy. Znajdziecie. Dokładnie tak. Arturze, bardzo, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję też wam, kochani widzowie. No i co? Do następnego ciekawego spotkania z tobą, Arturze. Jasne. Cześć.